Przez rolę swojej, w zasadzie wszystkie role. Przez swoją rolę ja jestem głosem wszystkich kobiet, które przeżyły wojnę. To będzie niepowtarzalna okazja usłyszeć głos Ukrainek na polskiej scenie teatralnej. Ona Wojna to opowieść ukraińskiego reżysera o doświadczeniach kobiet, którą po raz pierwszy i jedyny będzie można zobaczyć dokładnie w rok po ataku rosyjskich wojsk na Ukrainę. Tam monodram został uznany za jedno z najważniejszych wydarzeń teatralnych czasu wojny, a jutro będzie można go zobaczyć w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Tam jest багато образів виставі, багато жінок. Spektakl jest zbiorem obrazów, doświadczeń kilku różnych kobiet, obrazów widzianych ich oczami, ale też kobiet, które sami widzieliśmy, które poznaliśmy. Moim zadaniem jest pokazanie wojny ich oczami, z ich punktu widzenia. To po prostu opowieść pisana głosem kobiet. Główna bohaterka, prywatnie żona reżysera, to aktorka, która uciekając przed wojną znalazła schronienie w Polsce. Była rezydentką w Sosnowcu, gdzie na deskach teatru dziś występuje. Piątkowy spektakl swoją premierę miał we Lwowie w lipcu, a w październiku z powodu ataku rakietowego odwołano jego pokaz podczas festiwalu Złoty Lew. Spektakl traktuje o tematach wojennych, ale z perspektywy kobiet ukraińskich, czyli tych cichych bohaterek ostatniego czasu, ostatnich wydarzeń. One nie wszystkie oczywiście na pierwszej linii frontu, ale w różnych, równie dramatycznych sytuacjach muszą podejmować ciężkie, często tragiczne decyzje. Po spektaklu będzie możliwość spotkania i rozmowy z twórcami. Organizatorzy podkreślają, jak ważna tego dnia jest obecność widowni. Sama obecność to symboliczny gest wsparcia. A wsparcie obywateli Ukrainy wciąż nie wygasa. W Rudzie Śląskiej przygotowywane są mieszkania socjalne, w których ukraińskie rodziny będą mogły zamieszkać. Na ten cel miasto otrzymało środki z Unii Europejskiej. Jest ogłoszony przetarg na wykonanie. Dokumentację zrobiliśmy wcześniej. No i liczymy na to, że jeżeli ten konflikt się będzie przedłużał, no to będą mieszkali tam obywatele Ukrainy, a później, już po konflikcie, będą to mieszkania, gdzie będzie można zawierać umowy na najem socjalny, więc dla tych osób najuboższych z naszego miasta. Dotychczas z pomocy humanitarnej oraz zakwaterowania na terenie Rudy Śląskiej skorzystało ponad 1000 uchodźców, a dziś wciąż przybywa ich ponad 80. Pierwsi obywatele Ukrainy przybyli do miasta już 2 dni po wybuchu wojny.